przypomnę, dawaj przypomnę, no ej, dawaj przypomnę, ty. To masz, a jakie chcesz, czekaj, bo to od najmniejszego do największego. O, ja biorę dwa. Dawaj, dawaj, przypomnę, dawaj, Akcesoria spinningowe firmy Relax polecają się na szczupaki. Dostępne w dobrych sklepach wędkarskich. No dobra, łowimy, bo czas to ryba, jak to mówią. No co ty gadasz? Jest! Zobacz, no kurde! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj jestem z Rychem. Siema. Na łowisku wędkarskie Żuławy i łowimy sobie szczupaczki. Aby było ciekawiej, zrobiliśmy sobie takie mini zawody. Ja łowię tylko na gumy, a Rychu łowi na dżerki, bo uwielbia dżerki. Wolisz dżerki od gum? Wolę dżerki. Zdecydowanie, tak? No właśnie. Rychu łowi na dżery, ja łowię na gumy, na jakieś podstawowe kopyta, bez udziwnień, rozmiary typowo polskie, no bo jesteśmy w Polsce. Warunki mamy zdecydowanie nie najlepsze, bo jest porywisty wiatr, są chmury, momentami świeci słońce, w ogóle jakiś przechodzi front, więc nie jest za ciekawie. Już pierwsza rybka pokazała się na pokładzie, cała obklejona pijawami, co nie? One są jeszcze przy dnie, jeszcze nie są w takim ostrym żerze, no ale robimy co możemy, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, co będzie lepiej dzisiaj łowić. Czy dżerk? Czy klasyczna guma? Wiele, wiele lat temu w okolicach Elbląga wydobywano duże ilości torfu. Pozostałością eksploatacji terenu jest prawie 13 km zasobnych w ryby kanałów. Obecnie łowisko nazywa się Wędkarskie Żuławy i położone jest na terenie Parku Rozrywki Nowa Holandia. Dlatego nie zdziwcie się widokiem prehistorycznych stworów i innych trochę kiczowatych elementów wystroju parku. Mimo swojej brzydoty nadają temu miejscu dość niesamowity klimat. Słuchajcie, tu jest niesamowity klimat. Opuszczony park rozrywki. Ja już mam taki pomysł, może tu by się dało kiedyś nagrać taki fabularny wędkarski horror. No tylko muszę jakiś scenariusz wykombinować do tego. Delikatnie pukają, co? Bardzo delikatnie, wiesz? Mam wrażenie w ogóle, że przy przychylaniu się dżerka mają po prostu w grzbiet. Być może, być może. Bo on się, wiesz, wykłada, lusterkuje, ja go jeszcze zostawiam. Przytrzymuj go, przytrzymuj go, bo on właśnie fajnie w opadzie jeszcze chodzi, co nie? Tak, można zobaczyć. O, dokładnie. Zwróćcie uwagę, że Ruch łowi klasycznym wędziskiem. Nie jest to cast, nie ma multiplikatora, tylko zwykłe, klasyczne wędzisko. Każdy łowi jak lubi, każdy łowi jak mu jest wygodniej. Ja znowu łowię taką dosyć klasyczną wędką, moim zdaniem bardziej przystosowaną do łowienia sandaczy niż szczupaków, ale dla mnie to w ogóle nie jest problem. Ja nawet wolę takie wędki, przyjemnie się nimi łowi niż takimi typowymi maczugami na szczupaki do kilkudziesięciu gram. To jest wędka, już wam mówię do ilu, to jest wędka do 20, do 21 gram. No i tutaj przy łowieniu gumami to zupełnie wystarczy. O, widzę, dobra, widzę. Nie, piękna jest, ale... Ale jest. A, jest tutaj. A! O Jezu, jaki malak! Się skusił na dajerka, leżej sezon szpakowy otworzył, co? Kolosem. Kolos. No, ale miał. Słuchaj, no najważniejsze, że ryba zaliczona. Jest okej. Czyli jak na razie prowadzą dżerki. Prowadzą dżerki, bo na dżerkach... Gumy kontra dżerki prowadzą dżerki. Więcej brań. Najwyraźniej ryby wolą szybkie, agresywne prowadzenie. Bo gumy zbroje bardzo lekko. Zobacz, wszystko pijawka, widzisz? No. One jeszcze w ogóle są prawie nieaktywne pewnie. Ładnie wycięty z wargę. Ale żwawy skupanie z chlebem. No to gratuluję pierwszej ryby w sezonie. O, mam ja rybę. Tak, nagrywam.
Mam ja rybę też niedużą. Czyli jerki kontra gumy, 1:1. No chodź tu, dziadygo. Jaka ta rybka jest? O jest! O jest! O jest! Pytanie. Który był mniejszy? Twój czy mój? A mój jest mniejszy, no dobra. Skurkowane. Klasyczne kopytko. Super. Ale grubo zaczęliśmy. Bardzo. Uciekaj, bąblu. Opa. Miałeś rybę? I co, nie zaciąłeś? Bo taki kurde, karypel. Myślałeś, że zielsko? No. Troszkę się dostał, pokrwawił, ale... Troszkę tak. No, piękny kolego. Potwór. Potwór, nie potwór, niech płynie. Pomachły, no. Najważniejsze. Nie no, nie, to jest niewiarygodne. Słuchajcie, wyskoczył spod brzegu. Ale zobaczcie, taka mała ryba, takiego dżera zeżar, dużego, skubany. To piękny był. No. No niestety, dżerki dzisiaj ostro wygrywają. Ty zobacz, ładny. A, ha, ha, ha. No, super, och ty kurna. Gdzie tam lecisz? Dobrze, dobrze, dobrze. Ale rybka, masz odbierać pod ręką czy do łapki? Łapie. Nie, no łapą, co tu gdzie takiego malaka? Górki wróćmy, spokojnie. O Jezu, jak mnie chlapał. Inny guz. No, to powiem krótko. Guma kontra jerk, jerk ilościowo wygrywa, ale jakościowo na razie wygrywa guma. Tak. Kopytko. Pięknie. Ale ładnie wybarwiona pestyjka. Tak rzucimy. I popłynął. Przynęta, najbardziej klasyczne kopyto relaksa. Drugi brzeg, no. Ale też spod brzegu, wiesz, przywalił od razu. Tak. Zęby u góry. Co się stało? Znowu, branie. Zobacz, nie było tego przed chwilą. No nie, no to zobacz jak jest, zobacz na ogonek. To ogonek tak, to jest ogonek poprzedni, ale tych nie było u góry. Widać, aha, że jest ewidentnie tak był złapany. Czyli to co mówiłem, dlatego nie mogę ich wpiąć. A czy wiesz, to zawsze i tak ci jest lepiej wpiąć, bo tu masz dwie kotwice, ja mam tylko jeden hak. Nie lubię do zbrojek, zawsze wolę spowolnić opad, niż tutaj dowalać tych kotwiczek. Potem jest problem z wyczepianiem ryb. No ja jestem zwolennikiem pojedynczego haka, no ale każdy oczywiście, wiadomo, łowi jak lubi. A szczupaczki tutaj siedzą głównie pod brzegami. O kurde, ale fajny. Ale znaczki ładne są. No, ale śliczny. No rychu, kurde. Palce. No wiesz, jego boli? Ciebie też może boleć zaraz. Ale ślicznie one tutaj są wybarwione, kurde. Przepiękne. Popełnić tego błędu to ty. Aby paluszki nie bolały, weź go tu pokaż ładnie jeszcze, tak zaprezentuj. Ogon do góry, ogon do góry, ogon, tak wiesz. Tak go bardziej, bo mi się w kadrze nie mieści. Tak go przełóż. A. O. No, fajny szczupaczek. No powiem ci, że kolorki mają naprawdę przecudne tutaj. Dobra, woduj go. O kurde, ale kratka co z pogodą?
A powiedz, Rychu, jakie masz tutaj największe rybki złowione z tego łowiska? Co, ja mam ryby 120 plus, szczupaki. Tutaj, stąd, tak? Tak, 120 plus. Chłopaki też mają takie 111, 116, 109. Jeżeli chodzi o sumy, no to są ryby powyżej 2,5 metra, nie? No to ładne ryby. No, na spinning na zawodach, o, na spinning na zawodach był przyłów na woblera. Suma to jest 160. A o koniach masz największego stąd? 42. No to piękna rybka. Tak, ładne ryby. Nie wiem, czy są większe. Aczkolwiek takie 35, 37, 38 zdarzają się dosyć często. Front na szczupaki fatalny. Tu z tej strony taka pogoda, a z tamtej strony już tam powolutku zaczyna wychodzić słoneczko ładne. Co tu ciągniesz? Bobra? Włosy. Anielskie włosy. Ale pajda. Pajda. Powiem wam jeszcze taką jedną rzecz. No, korci miałby sobie założyć któregoś dżera. No, najbardziej do tego czerwonego to mi korci. Ale jedna sprawa. Po pierwsze, no nie mam takiej mocnej wędki akurat dzisiaj, aby łowić w ten sposób. Ale nie wziąłem jej celowo, aby łowić gumami. Bo to tak jest, no patrzy się, jak druga osoba łowi więcej, no to by się chciało. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie ma czegoś takiego, jak przynęta lepsza lub przynęta gorsza. Bo akurat dzisiaj lepiej sprawdzają się dżerki. Ale być może jutro już lepiej się będą sprawdzać gumy. Pamiętajcie o tym. Nie mówię, że akurat te czy tamte, ale tak czasami po prostu jest, że ryby na inne przynęty lepiej reagują. No dzisiaj to zdecydowanie dzień dżera. No dobra, łowimy, bo czas to ryba, jak to mówią. No co ty gadasz? Jest! No kurde! Ja pierdziele! Ale dostaję baty! Ale zobacz, jest zieloniutki, zupełnie inny, no. Inny maści. No nie, no dżerki mnie po prostu pokonują totalnie. Że Rychu mnie pokonuje. Ach. A już myślałem, że tym swoim szczupaczkiem ogarnąłem temat naszych mini zawodów, a tu nic z tego. Podbieraka nie używamy, bo podbierak do metrów. Jest podbierak, będzie do metrówek. No to Rychu, gratuluję. Super. Zobaczcie. Szczupaczki rozmiar tak zwany polski. Tak, polski i owieczka u góry. Wychodzą, odklejają się od nawy, startują do góry pionowo. Czyli zaczynają żerować właściwie. Tak. No inny kolor, nie? Tamten był bardziej miedziany. Piękny. Ach, jaki kurde, widziałeś jaki ter? Wkurzył się. No wkurzył się, obraził chyba. Jest okej. Okay. To ile tam jest, te dżerki, gumy? Wiesz co? Nie wiem. Przestałem liczyć. Słuchaj, zrobimy tak. Policzę przy montażu. I tak to zmontuję, że i tak wygram. Wiem. Zmień kolory rybie, słuchaj. Tak. To ja to wszystko tak przemontuję, że i tak będzie na moje. Naprawdę, słuchajcie. Fajny kolor. Bałem się, że przy czystej wodzie taki agresywny kolor nie będzie działał. Ale jednak, żarówka. Ale to założyłeś pierwszego z brzegu ogólnie. Nie, no tego pierwszego, co mi dałeś. Oczywiście. Kurczę, jest tych dżerków do wyboru, do koloru założył. No dobra, ów sobie nim, no. Co ci mam powiedzieć? Bardzo. Nie no. To jakieś jaja. No ale jak to? Prawie jak ten dżerk wyciągnął. Ty, no weź, pokaż. No faktycznie. Gratuluję. A takim szczupakiem można łowić? Tutaj u siebie na łowisku? Nie, no chyba nie. Nie róbmy sobie jaj. O, masz los. No uciekaj, bąblu. I pamiętajcie, że w tak płytkich łowiskach bardzo fajnie można łowić w ten sposób, że nie puszczamy gumy do samego dna, tylko tak prowadzimy ją właśnie jak dżerka jakiegoś, jak woblerka. Podszarpujemy sobie. To też bardzo fajnie prowokuje ryby do brania. No ile tu może być głębokości, Rychu? 1,70 m tu jest. Więc tutaj o opadzie można zapomnieć, bo oczywiście będziemy strasznej ilości jakiegoś zielska łapać. A tu proszę bardzo. Takie poszarpywanie, pyk, pyk, pyk i to bardzo fajne efekty przynosi. No ja muszę zdecydowanie poszukać może innego koloru, może innego troszeczkę rozmiaru, no bo będzie wstyd, bo mnie tutaj Rychu totalnie rozniesie za moment. Co tu wybrać?
Ładna ryba? Tak. Ty? Fajnie. No, pa kurna, uciekł. Ale zobaczcie, założyłem już taki bardzo polski rozmiar gumy. To jest chyba, o, szark relaksowski. A szarka wziął szark. Szkoda, że uciekł. O, stary, widziałem to, ty, dopiero włączyłem, kamera mi się dopiero włączyła. Słuchajcie, mordeczka miała właśnie metrową rybę na kiju, ale niestety ryba spadła. Ja cię kręcę, coś niesamowitego, ale normalnie... Normalnie usiądź sobie, nie palisz, nie palisz? Nie palę, ale... No tak, no to by sobie, tak sobie byś zapalił. No, ten kanalik niezły jest. W ogóle te kanaliki tu są niezłe, powiem wam, jak na nasze polskie warunki, to nie głupie łowisko. A ja dzisiaj klasycznie, po polsku, kopyto 4L. No i próbujemy. Może i do mnie się szczęście uśmiechnie. No chociaż prawda jest... O kurde, szlak by to trafił. Rybę miałem. Ty, jak się rusz, jak się odpaliły, co? No dobra, to co ja chciałem wam powiedzieć. A, no że ogólnie na szczupaki trochę większe rozmiary są mile widziane również. Ale mówię, będę tak łowił właśnie typowo po polsku. Szkoda, że się zagadałem, bo bym miał szczupaka wciętego. No nie, no znowu. Dlaczego na gumę dzisiaj takie małe biorą tylko? No zobaczcie. A gumę założyłem większą, specjalnie. Ale widzę, nic to nie dało. Widzicie, no kawał, kawał gumy, no kawał jankesa. Kawał ryby. Na pierdziele. Więc jak widzicie, do większych gum to się nie ma co bać. Bo biorą na to takie szczupaczki też. Ojej. No nie, no bez jaj. Bez jaj i bez ogona. Bez jaj i bez ogona, dokładnie. Kurde, a drugiej takiej nie mam, no to jest najgorsze. Zobacz, czerwono-biała. Tak, zmieniłem jankesa szóstkę na... Nie, to musiała być już... Czekajcie, jaki to jest jankes. Tak, to jest szóstka, a tamtej to była chyba ósemka jakaś. Ech, kurde, no. O, a teraz dostosuję kolor do dżerka, który łowi rychu. Kingshadzik, piąteczka. Na szkupaczka, rewelacja. Chociaż tak zaczynam się zastanawiać, bo nie lubię dozbrajać gum, ale tutaj chyba dzisiaj faktycznie dozbrojeczka by się przy ogonku przydała. Bardzo delikatnie pukają. A mnie korci tylko jedna rzecz, bo ten drifterek, dziesiątka, to jest dziesiątka, a jeszcze jest ósemka, mniejszy. Ale już dziesiąteczkę możecie sobie spokojnie założyć na zwykłą wędkę spinningową, bo ten jerkuś nie waży zbyt dużo. I sobie możecie z nim, nim normalnie rzucać. No, a oczywiście tylko na chwilkę, tak, tylko wiecie, aby zobaczyć, jak to chodzi, nie? Ale to można spokojnie z takiej zwykłej wędki, proszę bardzo, łowić. Nic do tego nam specjalnie więcej nie potrzeba. Jeden rzut, już zdejmuję, aby nie było, że oszukuję. Ponieważ pogoda nas nie rozpieszczała, a szczupaki zarządziły strajk głodowy, opuściliśmy łowisko w celu spożycia napoi rozgrzewających. A teraz czas na krótkie podsumowanie. Rychu, bardzo ci dziękuję za ten przemiły dzień spędzony nad wodą. Szkoda, że twoje łowisko nie pokazało w pełni swojego potencjału, ale i tak gratuluję bardzo fajnej wody. A co do przynęt, wiecie jak to jest, dzisiaj łowiliśmy dżerkami i gumami, a nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdybyśmy łowili obrotówkami i wahadłówkami. Może by to wszystko całkowicie inaczej grało. Nie wiadomo, ciężko powiedzieć. Dlatego zawsze pamiętajcie, nie ma przynęt lepszych lub gorszych. Są przynęty, które akurat łowią w danej chwili, ale co będzie w danej chwili łowić, tego my, wędkarze, tak naprawdę nie wiemy. Dlatego no, musimy zawsze pamiętać o tym, aby przynęty w naszych pudełkach były jak najbardziej urozmaicone. A jeśli chodzi o przynęty, którymi łowiliśmy podczas kręcenia tego filmu, to oczywiście linki macie w opisie pod filmem. A ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. No i widzimy się niebawem w kolejnym vlogu. Dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę. Trzymajcie się, na razie. Hej, cześć.